Ale obiecaliśmy naszym wickom przepisy na wieczną młodość. Więc oh. jedźmy, porozmawiajmy o kwestii naszych codziennych wyborów. Gdzie mamy szansę e, wybierać tak, żeby to służyło nam i innym? Gdzie są takie momenty, na które możemy zwrócić uwagę? No, od rana. Od, 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 po pierwsze, ja, ja jak wstaję, no to joga. joga. Siódma rano, foksal albo bracka, siódma <laughs> trzydzieści. Ale jeżeli nie mogę, to naprawdę to sama. Jeżeli jesteśmy gdzieś na urlopie, na wczasach. Codziennie. 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 Jak, jak sama Można. To, można no. Jak sama to trzy godziny. To dłużej. Normalnie półtorej godziny. Półtorej godziny, godziny trwa sesja. sesja albo taka przedłużona dwie godziny. Jeżdżę na warsztaty, co bardzo polecam. Jogowe. Te, jogowe warsztaty bardzo polecam, dlatego że nawet gdyby lało, to i tak nie będzie nudno, no bo będą te zajęcia e, i one będą powiedzmy dwie, trzy godziny rano i potem dwie powiedzmy godziny popołudnia, a w międzyczasie właśnie wędrówka po Bieszczadach albo spacery nad morzem albo, albo coś innego. Tak. E, wegetariańskie jedzenie i fajne towarzystwo. Także... Czyli schodzenie z mięsa. No ale to jest wybór. Spokojnie, spokojnie. spokojnie. Nie wmawiajmy sobie. Zacznijmy od ruchu. Zacznijmy od ruchu. W Jodze na przykład nie ma takiej jasany. To jest mowa ciała, no nie tak? Nie ma takiej jasany, która pokazuje człowieka zdeprymowanego, człowieka przegranego. Nie ma takiej jasany. W Jodze jest prosty kręgosłup. Tak. Jest pion. Jest symetria tak. ciała. Jest głowa uniesiona, ale nie tak zodarta głowa, tak. Tak? tylko tak, jakby ktoś ciągnął za czubki uszu. Tak. Tak? Czyli jest godność w postawie, w każdej asanie. Ciało gdzieś będzie przemawiało do, do psychiki. To ciało. Podpowie. Także ja bym zaczęła od fizycznych ćwiczeń. Endorfiny się wydzielają w czasie wysiłku fizycznego, prawda? Kortyzol się gdzieś tam gubi po drodze, czyli hormony stresu. Więc ja bym zaczęła od ruchu, który ustawi dzień. Powoli, nie, nie spodziewajmy się, że to jest wzięcie tabletki, prawda? Jak ktoś chce wziąć tabletkę, to nie tędy droga, że na przykład jest zdeprymowany, wezmę tabletkę i będę bardzo wesoły. No, no strasznie fajnie, ale problemy życiowe dalej nie zostają. Rozwiążą, tak. Nie rozwiążę się, tylko będę, <śm> będę weselszy w dalej fatalnej sytuacji życiowej. Więc, mając taką podbudowę fizyczną, E, używajmy umysłu do tego, do czego on jest powołany. To znaczy, niech on nie nad, nad nami włada, tylko my używajmy go. E, w biodze jest takie określenie małpi umysł. Mój mąż na to mówi: sraczka mózgowa. To mniej więcej jest to samo: to znaczy, myśl. Skacze człowiek z myśli na myśl, w sposób taki bez ładu i składu, to do niczego nie prowadzi, to jest taka panika myślowa, taka małpa, która skacze z gałęzi na, na gałąź, czyli właśnie małpi umysł. To jest e, z problemu na problem, z problemu, który był, albo z problemu, który się może pojawić, z stresu w stres i właściwie po godzinie takiej, e, takiego małpiego skoku w dalszym ciągu jesteśmy w tym samym tak. miejscu. Więc odpuśćmy to. Prawdziwie wykonana asana, czyli ta pozycja wiodzy, to jest pozycja wypełniona oddechem i mentalnością również. Nie tylko, że ciało przybrało właśnie tę, 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 jakby przysłowiowo trudną pozycję, tylko i że dało radę, tylko, że jeszcze się uspokoiło, wypełniło to oddechem i całą swoją świadomością. Zostawmy nasze problemy, gotowanie zupy albo e, brak pieniędzy na czynsz. Na ten moment zostawmy to. A potem. Jak już będziemy wypoczęci, po jodze, zrewitalizowani fizycznie, okaże się, że mamy dużo bardziej sprawny umysł, żeby go zagonić w tym momencie, kartka ołówek używamy umysłu do rozwiązywania problemów. Zapiszmy ten problem, napiszmy wszystkie za i przeciw, drogi, Nasza cele. Nie podświadomość rozwiąże. Nie podświadomość, my będziemy świadomie rozwiązywać, ale nie cały dzień, 24 godziny do dnia. Nie będziemy to się rozwiąże, mhm. ale rozwiąże się świadomie, znaczy użyjesz swojego umysłu, tak. a nie będziesz działał tak jakoś w takiej rozwałce mhm. i cały czas w stresie. Mhm. Zostaw ten stres. Wykorzystaj celowo swoją głowę. Na przykład, a dwa, na przykład, nie wiem, gotowanie, sprzątanie. Nie traktujmy tych czynności takich codziennych, które są po prostu codzienne, tak, tak? bo mówimy o tym codziennym. Tak, nie, tra nie traktujmy tego jak jakiejś katorgi, tylko na przykład w jodze no, gotowanie to jest czynność medy medytacyjna. Oczywiście można gotować. Mówi się, że obiad najprostszy podany przez mamę. Tak, z miłością, ugotowany, jest lepszy niż gdzieś taniocha w biegu w jakiejś no bucy, tak? Która nawet ma jakieś tam droższe tak. składniki, ale przez anonimowego człowieka byle jak podana. No, Dlatego nie. jest też sens w tych niedzielnych obiadach, tak? Jest sens w niedzielnych obiadach, jest sens w zrobieniu sobie, nie wiem, kaszy gryczanej z jajkiem sadzonym, co się robi w 10 minut w stosunku do tego, że pójść do taniego baru i zjedzenia czegokolwiek za 10 zł, tak. co jest zrobione właśnie bezrefleksyjnie i bez miłości, bo można stojąc w kuchni oddychać równo, mieć zaciągnięte rzepki kolanowe, czyli nie stać tak, żeby sobie dewastować stawy przy garach tak. godzinami, tylko na, na mocnych nogach, świadomie, świadomie oddychając, luzując mhm. barki, myśląc trochę o tym. O, to jest potem automatyczne. Ja nie potrafię siedzieć zgarbiona przy stole, ani nie potrafię, e, nie wiem, gotować bezmyślnie i, i w panice. Oczywiście też potem to jest... to wszystko jest świadome. Jest świadome i, i pyszne, szybko ugotowane, bez bólu, bez stresu.